Witam Was, kochani, w pierwszym odcinku z serii The Sims 4 z tej strony RP Pauli, a to jest Challenge 100 Babies. I oczywiście większość z Was, jak natrafiła na ten odcinek, to wie, co to jest ten challenge, ale jakby ktoś chciał się dowiedzieć, to jest challenge, gdzie w najmniejszym czasie i w najmniej dynastii musimy urodzić 100 dzieci. Oczywiście każde dziecko musi mieć innego tatę i tata nie może zamieszkać w naszym domu. A nasza mama nie może mieć żadnej pracy, tylko może zarabiać z książek, obrazów, z rybek czy skałek i wszystkie naturalne rzeczy, które nie są związane z pracowaniem. Można otworzyć biznes, z tego czytałam. I chyba to są najważniejsze reguły. Więc jesteśmy tutaj z naszą simką, którą nazywałam Live Stranger. Ona ma jako aspirację wzorowy rodzic, a jako cechę ja wybrałam kreatywna, rodzinna, romantyczka i domowniczka, która domowniczka przyszła z aspiracją tą. I oczywiście cechy są lepiej wybrać romantyczkę, rodzinna, tak to ułatwia w rodzeniu dzieci, ale oczywiście jak ktoś chce, to może dać sobie inne cechy niż które ja dałam. Przeprowadziliśmy się do tego domku w tej okolicy i na ten czas ten domek ma tylko jedną sypialnię, ale dopóki nie mamy żadnego dziecka, to możemy mieszkać. Potem najwyżej przemoblujemy cały domek. Jest 8:10 i Lee tutaj sobie stoi przed naszym domkiem. Więc jako pierwsza rzecz to ja bym poszła poszukać, czy ktoś tutaj jest. Nie ma, więc poszłabym do parku, żeby poszukać tatusia. Więc w parku tutaj jest jakieś dziecko. Tutaj jest jakiś ogrodnik, który może być. Jest to. Jestem pan. Czemu nie można z nim porozmawiać? Rozmawiaj z nim. Rudzielec. Zadamy z nim trochę, może zapytam się jeszcze, czy nie ma przypadkiem żony. Jest ogrodnikiem. I jest singlem. Dzięki. Nie, nie obejmuj. Nie, dobra. Obejmij, jak staliście. Powiedz do obciw, zapytaj, jak minął dzień. Plotkuj z nim. Zapytaj, jaki minął dzień i spróbuj może profiltrować, flirtować, może pójdzie. No, chyba jest, no okej. Flirtuj. Flirtuj. Wozicielska poza i o dłonie. Pochwal wygląd, wręcz róże. Pierwszy pocałunek. Ja bym już go zaprosiła do naszego domu. Więc jesteśmy w naszym domku i możemy, czy nie możemy, ale niedługo będziemy mogli, czego nie można, na łóżko tu można. To idziemy się postarać po dziecko. Zrobimy test ciążowy, miejmy nadzieję, że się udało. Tak! Do widzenia. Więc jako pierwsza rzecz nie mamy aż za dużo pieniędzy, więc zaczniemy kopać skałki i szukać żab. Te roślinki jeszcze muszą urosnąć.
Już nic nie ma. Co to pani? Mamy ogród, więc, ale jeszcze też nie urósł. Kamy żabek. Kupiemy. I chyba wszystko zebraliśmy. Okej, okay, kochani, więc przyspieszam tą część, bo to nie było aż tak bardzo ważne, żebyście widzieli, jak kopię skałki. I teraz, no oczywiście lodówka jest pusta i wydobyjmy dwie skamieliny. Dajmy. Au. Rozmnóżmy żabę. I sprzedajmy wszystko. I ten kształt też. I teraz bym ugotowała tosta z serem dla rodziny. Czy na przyjęcie? No, nawet niezłe jak na pierwszy raz. Ale czekajcie, czekajcie, to też sztalugi nie mam. To już... czekajcie, najpierw zrobię komputer. Tutaj taki stoliczek, tu komputer. Takie krzesełeczko pomarańczowe, no. I... sztalugę to ja bym dała poza to. Chcę tylko niebiesko. Pięknie. I teraz Liv może sobie jeść. A ja za ten czas jej dam tutaj, żeby napisała pierwszą książkę. Aż się błyszczy. Takie pyszne zrobię siedzonko. Którego nie jest posprzątałaś niestety. Ale to nie szkodzi. I te książki ja nazywam jakkolwiek, bo nie sądzę, żeby to było aż tak ważne, żeby miały jakieś imię. I mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba, bo naprawdę poświęciłam bardzo dużo czasu, żeby przygotować osoby, przygotować co bym chciała się spodziewać z tej serii. Więc Liv właśnie skończyła sobie pisać swoją pierwszą książkę i właśnie ją będziemy wydać. I potem ja bym poszła skorzystać i wziąć prysznic. I... możemy iść spać. Albo coś namalujemy. No. I chyba przed iść spać będziemy coś jeszcze zjeść i... dureczka. Tak, oczywiście nie przejmujcie się, ten dom będzie rozbudowany. Działka jest dość spora. Jeszcze brzuszka tak zbyt bardzo nie widać. Może trochę. Czytam obrazek. Wiemy.
pójdziemy spać. Bo już druga w nocy, no. Zasiedziała się trochę Liwy. I widzimy się rano. Więc Liv, kiedy spała, dostała 3 simoleony za spublikowanie książki. I bardzo pilnie musiała iść do łazienki. Ja bym jeszcze coś przygotowała do jedzenia. Może byśmy popiekli brownie z paczki. Już drugi trymestr. Więc Liv tutaj je sobie swoje brownie, które przed chwilą przygotowała i stała się flirciarka przez swoją cechę romantyczka. I sobie postanowiła oglądać trochę telewizji. Sportu. Jeszcze jedną porcję, kochany, zjeść. Jesteś jeszcze głodna. I teraz bym poszła na rundkę po skałkach. Jeżeli się już odrodziły, no oczywiście, że się odrodziły. Kop. To są grzybki. Ty też pokopiesz. Żabek poszukasz. Bierzesz lwią paszczę. Dzwonki jeszcze nie można. Tutaj skałkę weźmiesz sobie. Potem zbierz to, tego jeszcze nie można, tego też nie. Tego też nie, tego też nie. Zbierzesz truskawki, konieczka, bo nie zaznaczyłam. Żabę. I tutaj jest jeszcze jedna skałka. I to chyba wszystko. Nie, jeszcze to. I przywita się z nim, jak zdążysz. Tak go codziennie widuję sobie na moim prywatnym sejwie i nie wiem, kto to jest. No już brzuszek widać. Nie, bo już drugi trymestr. Nie, już położę sobie. Dobra, chodź do domku. Czego telewizor nie wyłączył się? I zasiejemy tutaj truskawkę. Ziemniaka. Lwią paszczę. Nie, to jest dzwonek. A to jest lwia paszcza. I bym to wszystko posprzedawała. A ty chodź tutaj zasiej. I rozmnożysz żabę. Sprzedaż. Też to wydobędzie z kamieniny. Okej, trzeba poczekać. I to też sprzedaż. I potem to wszystko podlejesz. I skorzystasz i pójdziesz tutaj sobie, otworzysz i weźmie sobie. Nie wiem, gdzie te brownie zniknęły i chyba nie chcę widzieć. Dlaczego tego nie podlałaś teraz? Może to światło. Trochę zabawy potrzebujesz, to może jeśli namalujesz obraz, to ci się podrażni zabawa. I potem bym poszła jeszcze trochę pogadać w telewizji, kanał komediowy. I niedługo będzie trzeci trymestr. Kto za taki ładnie ubrany idzie? Ofelia? Bella.
Pewnie jakaś impreza ma. Nie wiem, dlaczego Simowie zawsze malują takie ponure obrazy. Kto by wie? A trochę towarzystwa jest potrzebne. To wstań. Możesz pogadać z tym panem. A może lepiej z tym nie. Pogadaj z tym. No. Możemy zacząć z nim podrywać. Będziemy już mieć na przyszły raz. Singiel. Poflirtuj, może się zgodzi. Kratka na podryw. Tak troszeczkę też posympatycznie. Nie, tego nie. No flirtuj, flirtuj. Trzymaj za ręce. Obejmij go. Już mamy pomysł. I pochwaliśmy wygląd. Podzieli się wielkimi wieściami. I pójdziesz do domku. Korzystasz? Coś zjesz? Nie wiem, gotować coś nowego. Gotuj. Jecznicę? Okej. Okay. Dobra, już. Dam. Szybko. I... Gotujesz i sobie zjesz? I może nawet jedalne będzie wreszcie. Koniec pol kuchni. Tylko oglądaj telewizję sobie. Okej. Okay. Oto słowo. I weźmiesz prysznic. Pójdziesz spać. Ale ja sądzę, że Liv jest bardzo ładną komu. Że trochę umięśniona. Ale mi się bardzo podoba jako Simka. Dobra. Szybciutko, bo już jest 4 rano. Ciężarna. I widzimy się rano oczywiście. Dobra, już 11:30, ona już stała z łóżeczka, bo musiała iść do łazienki i to bardzo musiała iść. I sobie weźmie... To jest? Jecznicę. No. I jak skończy, to podlewa tutaj. No. Trzeci trymestr jeszcze. No, praktycznie trzeci trymestr już. 27 minut. Zabawa jej nie jest potrzebna, więc możesz bez problemu sobie tutaj pójść i podać i niektóre potwarzasz. A potem Rutka po skałkach. Cieszysz się? No, zawsze się cieszę. Szczęśliwa. Ważne, że szczęśliwa. Biedna Liv. Spodnie musiała zmienić i koszulki, bo już się nie mieściła w tych swoich chudek. Miejmy nadzieję, że nie przytyje po tej ciąży. I bym teraz poszła napisać książeczkę. Napisz kolejną. Albo nie, nie pisz książki. Pójdziemy na rundkę po skałkach. Skałka. Żaba. Tu już mamy. To tutaj jest. Dzwonki też już mamy. Są ryby, tu jest skałka.
Zbierzemy jabłuszko. To już mamy. Chryzantemy nie mamy, jeszcze nie można jej zabrać. Skawki mamy, ziemniaki mamy, ale i zbierzemy szybki upadek. Chryzantemy mamy. Nie, chryzantemy nie można zabrać, a dzwonki już mamy. I tutaj jest jeszcze jedna skałka. Pieczarki i chyba tyle. Jest jeszcze żaba. A tutaj jeszcze kiedyś była skałka. Albo już ją zebraliśmy, nie. Co tu już można sprzedać? Twój. Stefan Kawka. Czego wszyscy mają teraz wąsy? I monobrew. Nie chcę wiedzieć. Jak skończy to domku, kochanie. Wszyscy ludzie chodzą na podwór. Nie. Dlaczego ludzie do mnie dzwonią, jak chciałam tylko dzieci od nich? Nie mogę zrozumieć tego. Chyba mam ziemniaki, no. Coś sprzedane. Ja mi się przepraszam. I rozmnożymy żabę. To sprzedamy. I to wszystko to sprzedamy. Żadna roślinka nic nie potrzebuje. Więc Liv będzie mogła napisać jeszcze jedną książkę. Może będzie zarabiać więcej niż 3 Simoleony na książce. I oczywiście ja za ten czas wytnę tą część, gdzie ona będzie pisać książki, bo nie sądzę, żeby to było aż tak bardzo interesujące, żebyście wypatrzyli, jak Simka pisze książkę. No teraz. W tym przypadku ja teraz mówię, więc nie sądzę, żeby to było aż tak bardzo problematyczne, ale na pewno nie będę mówić przez cały czas, który ona pisze książkę. Więc napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie, żebym to przyspieszała, czy żebym tak zostawiła normalnie i żebym nic nie mówiła. Więc dobra. Liv skończyła już książkę i najszybciej co by było, to pójść do łazienki i potem wydać książkę. I coś by się przydało z zabawą. Pogra sobie w Biblok. Co ty tak marudzisz, kochanie? Już spać idziesz, poczekaj. Tylko wziąć jeszcze prysznic, jak skończył grać. Jakbyś skończył grać, no. I zjesz jeszcze jajecznicę. Bo potrzebujesz jeść, żeby twoje dziecko było zdrowe. A nie spadać na podłogę. Dobra. Idź spać, a potem zjesz. Bo jedzenie nie jest ważne. Potem o 4 rano wstajesz i się pytasz, dlaczego ja wstaję o 4 rano? Jestem jeszcze głodna. Jeść! Wiesz, to było gdzieś do łazienki. Nie jest aż takie trudne do zrozumienia, Liwy. Teraz możesz iść do łazienki, a jak pójdziesz do łazienki, to pójdziesz spać. Trudno to wszystko zrobić po kolei, Liwy. A jakby ktoś chciał wiedzieć, to Liwy to jest skrót od imienia Olivia. Nie, że ja sobie wymyślałam imiona. Więc bardzo na pewno nie będzie w tym odcinku, ja tylko ją jeszcze staniemy.
Bo już odcinek trwa chyba 20 minut. Czy trochę więcej. Nie wiem, bo trochę części potem wytnę. Porozmawiam sobie z Marcinem. 2 godziny rodzisz, kochanie. Więc z racji tego, że Liv już właśnie rodzi, to bym skończyła odcinek, a w następnym odcinku bym urodziła dziecko, bralibyśmy imię i byśmy zrobili kolejne dziecko. Zachęcam Wam do komentowania, czy Wam seria się podoba, co byście woleli, żebym zmieniła, czy macie jakieś sugestie dla mnie. Oczywiście lajkowanie i te sprawy to zawsze jest zachęcane, tak najwyżej zobaczę, czy Wam seria się podoba. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie i żegnam, pa pa!